Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. Miałem full tego, także to było stabilne. Zaczynają się po lodzie czy po śniegu. Nie no, zarąbiste. I tył się rozkłada i są saneczki. Tak, no sanki. I wiertełko. Tu masz blaszki. Ale tu zauważyłem, że jest wilgotna. Musisz przełożyć, bo ale jest mam mormyszek. No jadę w przyszłym tygodniu na suwałki. Nie, ale musisz przełożyć gąbkę. Super. Dzięki ci, kurczę, dobry człowieku. Ale wiesz co, to wygląda jak firmowa, te sanki. A to jest, dorabiane są te płozy, tak? Wiesz co, nie mam pojęcia, ja to mam Bartek 30 lat. Ty, lekkie to jest. To jest aluminium. Wszystko aluminiowe? Wszystko aluminiowe. Teraz jak ja, serio, jak będzie lub w przyszłym roku, to ja biorę urlop, jadę gdzieś na tydzień i jak taki sprzęt już mam, to tak trzeba zrobić, bo to nie ma co. Dawaj za Jakuba Stachnika. A widzisz. Jedynka. Michał! 23! Brailem to bierz. Nie bądźcie bliżej mu tak. Dobra, daj mi spokój. No! No to kto ma jedynkę? Wiadomo. Michał. No ale dla zasady. Nie, jedynka została. Jak została? No nie ma jedynki. To dwójka jest jedynką. No dobra. Robię takie... Ty, no i co robisz? Zadowolony jesteś z siebie? Jestem zadowolony. No ale coś nawyrabiał. Maciek, coś nawyrabiał. Nawyrabiałem, o takie numerki nam zrobili do losowania. A teraz będziemy robić takie same numerki, tylko większe na stanowisko. No dobra, ale ty, ja się dowiedziałem o pewnych rzeczach. Coś nawyrabiał na internecie. Gdzie? Co? No coś nawyrabiał. Nie wiem, o czym mówisz. No żartuję, sprawdzałem cię tylko. Piona. Ale dzisiaj taktyka jest prosta. Dwa rodzaje gliny. Jedna rzeczna, druga double lim. Naprawdę leciuteńko. Dowilżamy tę glinę. I przecieramy. I teraz tak, żeby dowilżyć glinę, to trzeba naprawdę niedużo ilości wody. I ja biorę tak na tej zasadzie to wszystko, że spryskuję po prostu z końcówek palców. Szczepuję tą wodę i na tej zasadzie dowilżam glinę. Cześć Kuba. Widzicie? Jeszcze trochę tak. Raz. Tu glina musi być dość mocno nawilżona, bo tu jednak to koryto ostro czasem idzie. Jest dość głęboko. Przykrywamy przykrywką, że nie zaschła. I jedziemy dalej z tematem.
można już łapać. Więc rzucę sobie parę koszy. O, ledwo się zaczęły zawody i już wieje. Myślałem, że właśnie będzie bezwiecznie dzisiaj. Ustawiłem sobie 55 metr. Powiem wam, straciłem dużo czasu, bo najpierw mi się złamała przelotka. Potem zerwałem raz zestaw, potem zerwałem drugi raz zestaw i na szybko zrobiłem taki zestaw mocniejszy po prostu na dalszą linię. W międzyczasie teraz na spokojnie już sobie zrobię taki zestaw na bliższą linię. Co prawda chciałem rzucać tym sensasem daleko, bo po to go kupiłem, do dalekich rzutów i tak dalej. No ale niestety połamałem dwie najtwardsze szczytówki, które mam w swoim arsenale. Niestety jest mocny wiatr. No i błędy, pojawiają się błędy. Biesiu już złapał tam lechita jednego, takiego 50 parę. A tak to na razie nikt nic nie łowi. Kuba tutaj obok mnie, bo jest tu trzecie stanowisko. Zero, kolega tutaj obok, centralnie 21 też, ja mam 22. Zbysiu, Wiesiu ma 20, Maciek 24, także wszyscy koło siebie siedzimy i łapiemy. Mówię, ja ciężko mi powiedzieć w ogóle, czy ja mam tam rybę w łowisku, czy nie mam. Ogólnie no to na razie same straty czasowe. Brak kontaktu z rybą, po robakach nic nie było widać, na szczytówce też nic. Nie wiem, albo trzeba dzisiaj na przystawkę, bo ten mocno wieje. Chciałem dać kij do góry, bo z początku nie wiało, ale wraz z początkiem zawodów po prostu zaczęło wiać i już nie fajnie za bardzo. Zostały 2,5 godziny jeszcze łowienia. Wędka zleciała spod spórek. Zaczep był. Ostatnie 2 godziny 20 minut. Mówię na około 50 metr, 48 max. Później na koniec to przemierzę. Zobaczymy. Drugą wędkę też mam na 20 metr nastawioną. Boki łowią, środek ciężko. Ale dzisiaj wieje mega mocno. Masakra. Ale jak Jacek Dubiel nie łowi ryb, ani Tomek Mołdawiak, to znaczy, że ja też nie jestem jakiś najgorszy. Akurat to jest na tym odcinku, myśmy tu się gnieździli w kupie wszyscy. I tego. Nie ma szału, ani nie ma też płaczu. Co? Rzeźbiarze. Rzeźbiarze tacy naprawdę to są. Konkretni. A więc ja niestety dzisiaj schodzę na zero,
ani brania, ani apciorki, ani wyssanego robaka, nic nie miałem w ogóle ryb, ani na 55, ani na 50, ani potem na 20 metrze. Pociesza mnie jedynie fakt, że nie tylko ja wyzerowałem, więc nie załamuję się, zwłaszcza, że nie lubię tego łowiska i nie nastawiałem się na jakieś nie wiadomo jakie łowy. Trzeba coś przemyśleć, trzeba coś na spokojnie, tak, bo za dużo ostatnio tych zer, też cienko się ten rok zaczyna i czekam, aż ta temperatura wody przede wszystkim pójdzie do góry. To już trochę włączy metabolizm u rybek i będzie spoko. Pamiętajcie, tylko czyste wędkarstwo. 21.